Good morning, everyone. Good morning, my dear, dear friends. Welcome to another Monday, another meeting, another breakfast, another lesson. I hope you are all well, and I hope you had some rest during the weekend, and it was pleasant for you. I heard that in Poland you have winter at the moment, and I feel very, very sorry for you. And I hope that it will go away fast, and the spring will come eventually. Yesterday was the first day of spring, was it? I don't even know what it's the 22nd. So yesterday was the 21st. So it was the first day of spring. And I hope some of you got a little bit of sunshine. And let me know how your weekend was and what you did during the weekend. Did you enjoy yourself? I also heard that you have another lockdown in Poland. And I also feel for you, honestly. I had a lovely weekend. Sorry about my voice, sometimes it goes away in the mornings. You won't believe what I did on Saturday. On Saturday, for 6 hours, I exercised with Chodakowska. I bought a ticket for her Be Active Tour, which is a whole day of exercising. And from around 12 o'clock, no, 11 o'clock here in Portugal, I exercised. I was exhausted at the end. Yesterday I felt horrible. I was supposed to feel better, but I actually felt quite unwell. But today I am full of energy and I am ready to work. So it was challenging, but I did it. It was great. And yesterday I went for a walk and I watched movies. I decided that I will watch all the Oscar nominated movies on Netflix. So all the movies on there are quite a few of them, and some of them were nominated for the costumes and for music, and there is one animated movie that was nominated for the Oscars. So I watched three of them yesterday, and they were great, amazing movies. It was one was called Mars Black Bottom, which was amazing. Another was Da Five Bloods, and there was a third one, Hillbilly Elegy. It's called. It's also very, very good. So I recommend you to watch some of these if you want to practice some listening and so on. Dzień dobry, moi drodzy. Welcome, Patrycja, Małgorzata, Joanna. Jak zawsze dajcie mi znać w komentarzach, że jesteście i że słuchacie. Dajcie też znać, jak tam wasze weekendy, jak zawsze. Mam nadzieję, że cieszycie się na nasze śniadanie, bo dzisiaj przygotowałam dla was coś specjalnego. Jak zawsze będziemy oczywiście sobie, będzie quiz, będziemy sobie analizować wyrażenia, które wam się przydadzą w konwersacjach. Jak zawsze będzie to, ale co będzie inne? Inne dzisiaj jest to, że będziemy sobie ćwiczyć rozumienie ze słuchu. Wykorzystałam, znalazłam taką opcję w programie, z którego korzystam, że można będzie obejrzeć nagranie z BBC. Tutaj, razem będziemy mogli obejrzeć. Mam nadzieję, bo wiecie, jak to jest z technologią, nie? Czasami działa, czasami nie działa, więc przygotowałam całą lekcję na ten temat i mam nadzieję, że będzie działać i że będziecie mogli obejrzeć to ze mną i później analizować to nagranie. Nagranie będzie z BBC, więc jest w miarę proste do zrozumienia. Przed nagraniem powiem wam mniej więcej, o co w tym nagraniu chodzi dla tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem ze słuchu. I będziecie obejrzymy razem, mam nadzieję. Obejrzymy razem, później przeanalizujemy słownictwo, obejrzymy nagranie jeszcze raz i będziemy mieli do tego quiz. Przeważnie coś w tym stylu robię z uczniami, tak mniej więcej.
Tak czasami wyglądają lekcje konwersacji. Wy nie macie możliwości ze mną rozmawiania, więc tutaj troszeczkę tracimy, ale będziecie mieli możliwość wypowiedzieć się w komentarzach, napisać parę zdań, więc to też jest zawsze jakaś praktyka dla Was. Zanim oczywiście zaczniemy, parę ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie dla bootcamperek moich, że mamy w tym tygodniu dwa spotkania grupowe. Wiem, że to jest trochę dużo, ale mam nadzieję, że dacie radę. Pierwsze spotkanie grupowe 25 o 19. Jest to spotkanie grupowe z NIEF, z którą już mieliście przyjemność mieć zajęcia. Odwołaliśmy zajęcia z Karen niestety, bo ma parę rzeczy do zrobienia w tym tygodniu i niestety nie mogliśmy inaczej tego zrobić, więc zastąpiliśmy lekcję z Karen lekcją z NIEF. Prześlę Wam wszystkie materiały, to co jest do zrobienia dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko gotowe, więc dzisiaj dostaniecie. Natomiast 26, czyli w piątek o 19, będzie lekcja grupowa ze mną. Będziemy rozmawiać sobie na temat rozmowy przez telefon też w biznesie, ale też nie do końca. No i oczywiście jest to ostatnia nasza lekcja grupowa, więc będzie to nasza okazja do tego, żeby sobie porozmawiać, jak bootcamp przeleciał i o Waszych uwagach, sugestiach i tak dalej i ogólnych wrażeniach. I dzisiaj wysłałam już Wam e-maila na temat zapisów na lekcje po bootcampie, więc macie zniżkę na lekcje. Bootcamperki, mówię tutaj o bootcamperkach. Macie zniżkę na lekcje, możecie się zapisać na lekcje raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu, jak bootcamp się skończy i ta promocja trwa do końca tego tygodnia. Czyli jeżeli w tym tygodniu wykupicie lekcje, macie zniżkę na zajęcia i zajęcia możecie zacząć kiedykolwiek. Możecie zacząć przed Wielkanocą, po Wielkanocy, jak Wam pasuje. Będziemy liczyć ważność Waszego pakietu od pierwszej lekcji, która się odbędzie. Druga rzecz to jest Chit Chat Challenge. Jeżeli się jeszcze nie zapisaliście, to się zapisujemy. Zaraz Wam wyślę link w komentarzach. Zaczynamy w następny poniedziałek, 29. I to nie do bootcamperek, tylko do wszystkich, tak? Jeżeli chcecie sobie poćwiczyć rozumienie ze słuchu, chcecie się nauczyć nowych rzeczy, chcecie sobie poćwiczyć, wyrobić nawyk codziennej nauki, bo to też jest celem tego wyzwania, to zapisujemy się. Zaraz już Wam wysyłam link w komentarzu. Zapomniałam sobie otworzyć tutaj tej strony. Zaraz Wam już wysyłam. I pojawił się taki komentarz jeden, który tak trochę mnie dotknął, można powiedzieć, że ktoś pokręcił nosem, mówi, a to już było, ten Chit Chat Challenge już był. Słuchajcie, on był, mieliśmy Chit Chat Challenge, ale każdy Chit Chat Challenge jest inny. On ma inne materiały, inne zadania, inne pytania, on jest zupełnie inny. Ktoś się też pytał, czy będzie 12 Days of English. 12 Days of English jest tylko i wyłącznie w grudniu. Okay? Jeżeli wiecie co nieco o świętach w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach anglojęzycznych, jest coś takiego jak 12 Days of Christmas. I 12 dni przed świętami odlicza się te 12 dni i przez te 12 dni coś tam się zawsze robi specjalnego. I to jest taka, tak się mówi, 12 Days of English, 12 Days of Christmas, dlatego nazwałam to wyzwanie 12 Days of English. I to wyzwanie jest tylko i wyłącznie w grudniu. I jego nie będzie w innych terminach. Mam nadzieję, że to jest jasne. Ale będzie Chit Chat Challenge. Będą webinary, w następnym miesiącu będzie webinar, także zapisujcie się, wstawiłam Wam link w komentarzu. Kolejna rzecz, którą chciałabym też zaznaczyć dzisiaj, moi drodzy, chciałabym zaznaczyć to, jak można korzystać z darmowych materiałów OK English. Ja rozumiem, że nie każdy może sobie pozwolić na lekcje, czy czasowo, czy finansowo jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dlatego dla Was tworzę pewne rzeczy, które macie tutaj za kompletną darmochę. Między innymi ten Chit Chat Challenge też jest darmowy, za niego się nie płaci, tak? Więc można skorzystać z tego. Oprócz tego, ja bardzo lubię, jak wszystko jest w takim, mam takie trochę OCD, że tak powiem,
że lubię, jak wszystko ma tak jest po kolei ułożone. Więc tworzę Wam te materiały tak, abyście mogli je ćwiczyć. A więc, jeżeli przychodzicie na śniadanie i raz w tygodniu oglądacie w poniedziałek śniadania, to już jest jedno. Ćwiczycie, uczycie się nowych rzeczy. Wszystkie te rzeczy, które my tu mamy, są na grupie Angielska Konwersacja. W ciągu tygodnia one są, się pojawiają. Są podsumowania tego, co mówiłam, są informacje, są quizy, są zadania. I to wszystko się powtarza ze śniadań. To nie jest nic nowego, to wszystko się powtarza ze śniadań, co pozwala Wam ćwiczyć dodatkowo i zapamiętywać pewne rzeczy. Pamiętajcie, że niestety my jesteśmy trochę zależni od Facebooka i Facebook niestety robi tak, że bardzo, bardzo ucina tak zwane zasięgi, czyli jeżeli na grupie mamy teraz prawie 1200 osób, to 10% z tego tylko widzi to, co się tam pojawia, niestety. Jeżeli jesteście w grupie Angielska Konwersacja i nigdy nie widzieliście żadnych postów, to trzeba manualnie wejść w wyszukiwarkę, wstawić Angielska Konwersacja lub Konwersacja po angielsku i znaleźć grupę, wejść do niej i przejrzeć wszystkie posty. Niestety tak to trzeba robić. Więc jeżeli Wam zanikają te posty, trzeba manualnie na nie wejść. Jeżeli nie jesteście w grupie Angielska Konwersacja, link zostawiam Wam w komentarzu. Więc wchodzicie na nie, czytacie, rozwiązujecie zadania. Oprócz tego zapiszcie się na newsletter, tak? Zapiszcie się na newsletter. Na newsletter można się zapisać na przykład rozwiązując test poziomujący na stronie OK English, który zaraz Wam podeślę. I przez to możecie zapisać się na newsletter. Na newsletterze macie podsumowanie wszystkiego, co mieliśmy do tej pory, plus nowe rzeczy, czyli nowe posty na blogu, również na przykład jakieś fajne programy lub filmy lub cokolwiek się pojawiło, aplikacje do tego dodaję. Raz w tygodniu, w środę rano wychodzi newsletter. Jeżeli jesteście zapisani i on nigdy do Was nie dotarł, sprawdźcie spam, bo do spamu niestety znowu jesteśmy uzależnieni od platformy, którą wykorzystuję do pisania newsletterów i ta platforma czasami wpada do spamu, więc trzeba tutaj niestety się w ten sposób sobie poradzić, więc do spamu wchodzą te newslettery i trzeba po prostu ten newsletter przeciągnąć ze spamu do głównej skrzynki, on później już powinien Wam wpadać do głównej skrzynki. I przesyłam Wam test poziomujący, który przy okazji można sobie wypełnić i od razu się zapisujecie na newsletter w ten sposób. No i to by było na tyle, moi drodzy. A teraz się bardzo denerwuję, bo będę zaraz Wam puszczać nagranie po raz pierwszy tutaj i trochę mam nerwów. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co mówiłam, to bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach. I słuchajcie, dzisiejsze nagranie będzie i dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć tired teens. Tired teens. Tired teens, czyli zmęczone nastolatki, teens, czyli teenagers. I będzie to fragment raportu, takiego reportażu, reportażu z BBC. BBC zrobiło reportaż na temat tego, jak niektóre szkoły w Wielkiej Brytanii zmieniają swoją politykę i zasady dotyczące tego, kiedy lekcje się zaczynają. W niektórych szkołach zmieniono rozpoczęcie lekcji z porannych, bardzo porannych, 7 rano, gdzieś tam 8 rano, na późniejsze godziny, 11, 12, nawet 1. I to jest taki krótki reportaż dotyczący tego, jak wpływa taka zmiana na te dzieciaki w szkołach. I jest tam dosyć dużo o tym, jak sen, niewyspanie wpływa na nasze samopoczucie. Zanim zaczniemy, zanim obejrzymy to wideo, to chciałabym, abyście odpowiedzieli na pytanie. Na pytanie. Your first question today. How do you behave when you don't get enough sleep?
Okay. How do you behave when you are tired, when you don't sleep enough, when you feel exhausted? Okay, so let's say usually a person, an average person, should sleep 7-8 hours. But we know, right? We know that it's not always possible, right? So very often adults and children don't sleep enough. So some people sleep 5 hours, 4 hours, you know, not enough, we don't get enough sleep. So people, when they don't get enough sleep, they get a little bit moody and funny, right? Not everyone, some people can function normally, but a lot of people behave in a sort of different way. So when I don't get enough sleep, I am, how would you say? I'm kind of moody, I would say. I'm moody and I complain a lot. When I was younger and I didn't get enough sleep, I was angry. My family tends to do that. My sister has the same and my mother has the same. When they don't get enough sleep, they get irritated. They get annoyed and irritated. And I was the same. I was not very happy. And I think I changed a little bit, and I'm not angry and I'm not that irritated. Sometimes when I'm really, really tired, sometimes I get irritated. But quite often I just complain. I'm tired. Oh, I want to sleep. You know, I'm like that. So I want to know how you feel. How do you react? My cat again. Mój kot się zdobija znowu. Czekajcie chwilę. Otworzę jej tylko drzwi. Momencik. Oh, dobra. Okay. So I want to know how you feel. So Joanna says, I am tired and I have got half of my normal energy. Yes. Yeah. It is very, very bad when we are tired, right? I think. We cannot do as much. So usually, for example, when I get enough sleep and I'm energized, I can learn a language, I can go for a run, I exercise, you know, I'm just so full of energy. But if I don't get enough sleep, I feel like I'm wasting my day. And I don't feel very well when I do that. So, we will have a look at the video now, okay? So we will have a look at the video. Okay, to jest pierwszy raz, kiedy puszczam wideo tutaj na live'ie. Jeżeli nie będziecie słyszeć, nie będziecie widzieć czegoś, proszę mi od razu dawać znać, okay? Bo to jest test. Tak? Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Jeżeli coś nie będzie działać, to od razu przepraszam z góry. Zrobimy sobie po prostu wtedy tylko słownictwo z tego i to by było na tyle. Tak? Więc, ale mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Ok? Dobrze. Puszczam. 9 in the morning and Cassie is still in bed. Most schools have already started for the day, but Cassie's school now starts later, much later. It runs from 1:30 in the afternoon till 7 in the evening. Morning, Mum. Waking up later and getting more sleep has had a dramatic impact on life at home. I used to get really annoyed for my mum trying to wake me up. I'm sorry. But now she doesn't really have to. I can just do it on my own. I don't see her, you know, looking tired. And, you know, even if you're older, you feel tired and you're likely, you know, stroppy to someone, but she's much better. They've changed the start time at Cassie's school not because they think their sixth formers are lazy. The decision's based on more than 20 years of research into the teenage body clock. The cards really are stacked against them because they are overriding nature by getting up, quote, early in the morning in order to be at... Tylko chciałam się zapytać, czy słychać w ogóle to nagranie? Bo ja mam tutaj mikrofon podłączony i ja nie mam dźwięku, ale czy słychać, czy wszystko jest ok? Dajcie znać po prostu kciukiem w górę, że wszystko jest ok, że słyszycie,
jak to nagranie jest, to słyszycie dźwięk. Aha, dobra, jest okej, super. On time for school. Overriding nature, what is the science here? We ask the students to explain it. Our body clock is located in the brain, in the hypothalamus, and specifically in the suprachiasmatic nuclei. These cells are responsible for all our 24-hour timing systems in the human body. In adolescence, as the brain continues to grow and develop, the body clock shifts to 2 to 3 hours later. A 7 o'clock start time for a teenager is equivalent to a 4:30 wake-up time for an adult. I definitely think I'm less of a classic teenager. In the mornings, I've been a lot more cooperative and a lot nicer, and I'll often be helping out, and I'll actually be doing chores out of a want rather than a requirement. In my old school timetable, I felt kind of grumpy in the morning, but then it would wear out. But now it's just, I'm feeling good all around because I've got good sleep and good quality of sleep. I find it easier to concentrate in lessons, whereas before I'd sometimes be falling asleep in the over the first 3 hours of the morning. Here it's so much more easy to concentrate and just to focus on the work that I have to do. Schools on a day-to-day basis are dealing with a whole range of issues, sometimes mental health issues. I would argue there's a public health issue, really, in terms of a nation of teenagers, particularly older teenagers, that are going to school chronically sleep-deprived. It's too early to say if the changes here will mean students do better in their exams, but it's hoped a wider study by Oxford University will help other schools to decide whether to change their timetable. Graham Satchell, BBC News. All right. Będziemy oglądać jeszcze raz to wideo, ale nie teraz, za chwilę. Chciałabym, żebyśmy tylko przyjrzeli się słownictwu. Dajcie znać, ile zrozumieliście, czy było w miarę, czy nie trzeba rozumieć wszystkiego, okej? Pamiętajcie też, że przy słuchaniu, kiedy oglądamy coś, nie trzeba wszystkiego rozumieć. Jak zrozumieliście ileś tam procent, to jest już naprawdę dużo, tak? Jeżeli zrozumieliście z kontekstu, jest ok. Przypatrzmy się paru wyrażeniom. Pierwsze wyrażenie to the cards are stacked against them. The cards are stacked against them. Okay. Jest to powiedzenie, które dokładnie oznacza, że karty są ułożone w ten sposób, przeciw nim. I używamy tego, kiedy dana sytuacja sprawia, że ktoś nie odniesie sukcesu. Zaraz się przysłuchamy temu panu, który tam mówi, temu ekspertowi, który tam mówił o tym, dlaczego tak jest, dlaczego dzieciaki są w trochę gorszej sytuacji, dlaczego one przegrywają. Okay? Więc zaraz sobie sprawdzimy. I przykład. The cards are stacked against them because they are trying to win with nature. Okay? Czyli karty są ułożone, karty są przeciwko nim, dlatego, że oni próbują wygrać z naturą. They are trying to win with nature. Czyli nasze pierwsze wyrażenie to the cards are stacked against them. Okay? Against someone. Możecie też powiedzieć, na przykład, jeżeli walczycie z czymś i jest to po prostu z góry przegrana walka, możecie powiedzieć the cards are stacked against me, right? Now, the next phrase was to override nature. To override nature, czyli prześcignąć naturę. Override to też jest pokonać, spustoszyć i tak dalej. Ale tutaj można powiedzieć, że oni chcą prześcignąć lub pokonać naturę. Override nature. They are overriding nature by getting up in the morning. Oni pokonują, próbują tak naprawdę w tym nagraniu, próbują pokonać naturę. They are trying to override nature by getting up in the morning. Czyli oni pokonują naturę poprzez wstawanie rano. So this was the first
part of what the expert said, right? So the cards are stacked against them, czyli karty są przeciwko nim, and they are trying to override nature, czyli oni they are overriding nature, przepraszam, or they are trying to override nature, czyli oni pokonują naturę. So let's have a look again at what the expert said. Okay, give me one second. 9 in the morning and... So we want to listen to this man. Teenage body clock. The cards really are stacked against them because they are overriding nature by getting up, quote, early in the morning in order to be on time for school. Overriding nature? What is the science here? Okay, so they are trying to override nature by getting up in the morning. The cards are stacked against them because they are trying to override nature. Okay, next phrase is issue. We had this before. Mieliśmy już to słowo wcześniej na którymś z naszych śniadań. Issue to jest problem. The same thing. It has other meanings, but here it is a problem. They are dealing with a lot of issues. They are dealing with a lot of issues. Czyli oni muszą sobie radzić, mają do czynienia z wieloma problemami. The next one, very useful, I think, is in terms of. Czyli jeżeli chodzi o lub pod względem czegoś. Okay, in terms of, jeżeli chodzi o. They are dealing with issues in terms of teenagers, right? In terms of teenagers. They are dealing with issues. To deal with, jeszcze może dołożymy sobie do tego. Deal with to jest radzić sobie z jakimś problemem na przykład lub z czymś. Z kimś, deal with. They are dealing with issues in terms of teenagers. And the last one is sleep deprived. Sleep deprived. Pozbawiony snu, chronicznie niewyspany. Teenagers are often sleep deprived. Teenagers are often sleep deprived. Okay, so we have three or maybe even four things from here. We have issue, it's a problem. We are dealing with issues. In terms of, jeżeli chodzi o, pod względem, they are dealing with issues in terms of teenagers. And we have sleep deprived, pozbawiony snu. Teenagers are often sleep deprived. So, and we had the fourth one. The fourth one was to deal with, czyli radzić sobie z czymś, mieć do czynienia też z czymś. Okay, so let's have a look. It's 2:10. Okay, so let me have a look here. 2:10. We asked the students. 2:10. And we are here. Schools on a day-to-day basis are dealing with a whole range of issues, sometimes mental health issues. I would argue there's a public health issue, really, in terms of a nation of teenagers, particularly older teenagers, that are going to school chronically sleep-deprived. It's too early to say if the changes here will mean students do better in their exams, but it's hoped a wider study by Oxford University will help other schools to decide whether to change their timetable. Graham Satchell, BBC News. Okay, so what have we got? Just a review, okay? So we had issue in terms of sleep deprived. Now, in the whole report, we also had a lot of adjectives that describe a person who is sleep deprived, okay? So they were talking about how they feel when they don't get enough sleep. So, for example, the first one was annoyed, okay, wkurzone. I was annoyed when she tried to wake me up, the girl said,
Okay, so when the mother tried to wake the daughter up, the daughter was very annoyed with that. Stropi, stropi, w złym humorze, w złym humorze. She was very stropi all the time. She was very stropi all the time. Very nice word, I think. Cooperative, chętny do współpracy. Now I am more cooperative, right? Chętny do współpracy. And grumpy, grumpy, w złym humorze też. I was grumpy. Jak ktoś śledzi internet i zna różne te memy i tego typu rzeczy, to może zna kota, który niestety już nie żyje, ale był bohaterem wielu memów i się na niego mówiło Grumpy Cat, bo on zawsze miał taką twarz, jakby był niezadowolony z czegoś. Więc to też jeden z takich słów, które się bardzo często używa, grumpy. You're so grumpy, okay? So, we had annoyed, stroppy, cooperative and grumpy, okay? I wonder if any of you, when you don't get enough sleep, if any of you are annoyed or stroppy or grumpy when you don't have enough sleep. The last question for you. We will watch this one more time, just for practice, listening practice. But the question for you is, do you think teenagers should sleep more? Do you agree with the teachers, the experts, and the children that are in the report that say that, well, the teenagers should get more sleep because they function better? Or do you think they should still get up at 7 or 6 and go to school in the morning? What do you think? What is your opinion? Okay, so of course, put it in the comments and spend some time, write one sentence, two sentences. What I think, I am not really sure, I must say. I think maybe when I was a teenager, and that's true, I was very tired all the time, and I think in Polish schools, we have a lot of things to learn, right? And there's a lot of pressure, and everyone wants to go to good universities and things like that, and I think it was very, very hard. On the other hand, I think getting up in the morning teaches you discipline and responsibility. And I think it's good to have that routine when you get up at the same time. And if it's in the morning and you start your day as you would as an adult. But that's my opinion. I don't know. Let me know what your opinion is about it. And I will, of course, check. I will, of course, check and I will come back to it. So let's have a look at the documentary again, the report again, and we will do our quiz in a moment. Okay, so let's watch it again. Not this. Nine in the morning and Cassie is still in bed. Most schools have already started for the day, but Cassie's school now starts later, much later. It runs from 1:30 in the afternoon till 7 in the evening. Morning, Mum. Waking up later and getting more sleep has had a dramatic impact on life at home. I used to get really annoyed for my mum trying to wake me up. I'm sorry. But now she doesn't really have to. I can just do it on my own. I don't see her, you know, looking tired. And, you know, even if you're adult, you feel tired and you're likely, you know, stroppy to someone, but she's much better. They've changed the start time at Cassie's school, not because they think their sixth formers are lazy. The decision's based on more than 20 years of research into the teenage body clock. The cards really are stacked against them because they are overriding nature by getting up, quote, early in the morning in order to be on time for school. Overriding nature, what is the science here? We ask the students to explain it. Our body clock is located in the brain, in the hypothalamus, and specifically in the suprachiasmatic nuclei. These cells are responsible for all our 24-hour timing systems in the human body. In adolescence, as the brain continues to grow and develop,
the body clock shifts to 2 to 3 hours later. A 7 o'clock start time for a teenager is equivalent to a 4:30 wake up time for an adult. I definitely think I'm less of a classic teenager. In the mornings, I've been a lot more cooperative and a lot nicer, and I'll often be helping out, and I'll actually be doing chores out of a want rather than a requirement. In my old school timetable, I felt kind of grumpy in the morning, but then it would wear out. But now it's just, I'm feeling good all around because I've got good sleep and good quality of sleep. I find it easier to concentrate in lessons, whereas before I'd sometimes be falling asleep in the over the first 3 hours of the morning. Here it's so much more easy to concentrate and just to focus on the work that I have to do. Schools on a day-to-day basis are dealing with a whole range of issues, sometimes mental health issues. I would argue there's a public health issue, really, in terms of a nation of teenagers, particularly older teenagers, that are going to school chronically sleep-deprived. It's too early to say if the changes here will mean students do better in their exams, but it's hoped a wider study by Oxford University will help other schools to decide whether to change their timetable. Graham Satchell, BBC News. Alright. Moi drodzy, zaraz będę Wasze sprawdzać wypowiedzi, bo widziałam, że tutaj parę jest komentarzy do sprawdzenia. Będę sprawdzać po quizie. Najpierw zrobimy sobie quiz, ok? So let's have a look. If you remember a few things, ok? If you remember a few things, how many years of research on teenage body clock have there been so far? I don't know if you remember that. Okay, so how many years of research on teenage body clock have there been so far? You can put A, B, C. If you don't remember, don't worry. If you don't remember, don't worry. Just shoot. Tak, jak nie pamiętacie, to po prostu strzelacie. Nieważne. Był tam jeden fragment, gdzie mówili, że decyzja z szkoły była oparta na badaniach, które ileś tam lat się przewinęło. Jeżeli nie pamiętacie, nic nie szkodzi, podam Wam zaraz odpowiedź. Nie będziemy sobie wracać już do nagrania i sprawdzać, ale jak się skończy live, to będziecie mogli sobie wrócić do tego nagrania i sprawdzić. Jaka jest odpowiedź? Widzę, że nie... tutaj wszystkie trzy odpowiedzi się pojawiły. Ok, so C. C is the correct answer. 20 years of research. 20 years of research, ok? If you want to check, wait until the end of the live video and go back and then you can check. 20 years. There has been 20 years of research. Ok, next one. Why are the cards stacked against teenagers? Because they are lazy, because they are trying to override nature, or because they are getting up early? Okay. Right. Who else? Beata. Okay. Anyone else? Anyone else? Anyone else? Because they are lazy, because they are trying to override nature, or because they are getting up early. Why are the Patrycja and Monika Adam? Very nice, welcome, Joanna. Yes, it is the answer B. B. They are trying to override nature. Pojawiają się w tym pytaniu dwa wyrażenia, które mieliśmy podczas nagrania. Cards stacked against someone, czyli karty są przeciwko komuś. Jest sytuacja, której nie da się za bardzo wygrać. Right? So that's the first one. The second one is to override nature, czyli pokonać naturę. Override nature. So in this case, the cards are stacked against teenagers because they are fighting with nature. They have no possibility of winning this situation because the nature is nature, right? It is our body clock that is like this, that works like this. So they have no chances of winning. All right, next one. The teenage body clock is
different from the body clock of adults, the same as the body clock of adults, and similar to the body clock of adults. Different, the same, or similar? What do you think? Different, the same, or similar? So think about the scientist, the teenage scientist that we saw on the in the video. What did they say about the brain, the teenage brain and the adult brain? Okay, Agnieszka and Patrycja, very nice. Anyone else? One more answer and then we will review the correct answer. So, one more. Ah, very nice. Good job, guys. Good job. Well done. Of course, it is different. It is different from. Tutaj też można zauważyć, jak możemy mówić, że jest takie samo jak. Different from, inne, przepraszam, inne od, tak? Different from. So yes, the answer A is the correct answer. Yeah, so we are not the same. The adult brain works differently than the teenage brain. That's why they feel more tired when they have to get up in the morning. Well done, whoever said A, brilliant. Next one, where is the body clock? In the hips, in the brain, or in the eyes? That's very easy, I think. Okay, where is the body clock? In the hips, in the brain, in the eyes. Of course, whoever is a doctor here or a scientist, probably this is very simplified. To jest bardzo uproszczona wersja, że body clock is in here or there. But I think it's just what they said in the video, right? Okay, Adam, Patrycja, Joanna. Well done, whoever said B. B is the correct answer. In the brain, of course, our brains are our body clocks, right? And the teenage brain is different from the adult brain. So, hippocampus, very good. Yes, Agnes, very nice. Good job. Very difficult word to remember too, Agnes. Well done. Okay, next one. Next one is, the teenagers in the video say that since they've started getting up later, they are more grumpy and annoyed, less grumpy and annoyed, or the same as before. Okay, are more grumpy and annoyed, less grumpy and annoyed, or the same as before. Okay, so what do you think? What do you think? What do you think? Very well done. Beata, Agnes, Patrycja, well done. Good job. Of course, they are... Oh, Patrycja, not... yeah, but the answer B is the correct answer. They are less grumpy and annoyed. Not more. Okay? Not more. More jest więcej, tak? Czyli oni są bardziej... wkurzeni i bardziej nie w humorze, tak? Natomiast jak powiemy less, to jest mniej. So of course when they changed the time and now the teenagers, the teenagers in the video could get up later, so they feel better. They are a little bit more energized, they can focus more and they are less grumpy and annoyed. Yeah? Okay, good job. Next one and the last question. The last question. There is an issue, especially in terms of teenagers who are sleep deprived, in terms of kids who are not so well behaved, in terms of teenagers who want to learn but can't. Okay, there is an issue. Remember what issue was? Issue was a problem. Yeah? Issue wasn't problem. So what is the problem, especially about what? Right? What is the biggest problem here? What is the biggest issue here? So especially in terms of
pamiętamy, co znaczy in terms of, jeżeli chodzi o in terms of teenagers who are sleep deprived. Sleep deprived, mieliśmy to słowo, czyli niewyspany, chronicznie niewyspany. In terms of kids who are not well behaved. And in terms of teenagers who want to learn but can't. Very well done, good job, Magdalena, very nice, good, good, good. Yes, it is a... It is a, there is an issue, especially in terms of teenagers. And he said, the expert said, older teenagers too, right? In terms of teenagers who are sleep deprived. Okay, that's an issue. So the schools are dealing with a lot of issues, he said, especially in terms of teenagers who are sleep deprived. Well done, guys. Good job. Good job, everyone. Well, 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 well done. Ok, teraz wracam do Waszych komentarzy. Kto tutaj miał? Patrycja. When I don't get enough sleep, I am touchy and don't care about what I eat. Ok? Bez dat. I don't care about what I eat. Enough. Mostly, I eat completely different as normal. I eat completely different food, powiedziałabym. Completely different food as normal. Okay? Jeżeli nie dasz food, to trochę brzmi tak, jakby tam musiało być differently. I eat differently. Jeżeli dasz differently, zmienia ci to troszeczkę sens zdania, bo differently jest przysłówkiem i określa sposób, w jaki jem. Chyba, że o to ci chodziło, że chodziło ci o to, że na przykład jesz szybciej, tak? Albo jesz tak, bo wszystko, wiecie, po prostu ładujesz do buzi. Jeżeli chodziło ci o to, to powinno być I eat completely differently. Jeżeli chodziło ci o inne jedzenie niż zawsze, powinno być completely different food, ok? I tak samo I don't care about what I eat. But the your sentences are very, very good. Well done. Agnieszka says, I feel exhausted and I'm a little bit angry. Me too. Well, I used to be like that. I think now it's a little bit better, but I am kind of stroppy a little bit, usually. Okay, good. That was a good sentence. Well done. Monika, I don't like to sleep too long. But when I sleep below 6 hours, I am angry and I can't focus on my duties. Very common, right? Your sentence is beautiful, two sentences actually. Beautiful, very nice, no problems there. And I think that's a very, very common problem. It's a very common issue for people. This is for my students, for example, right? They say, I don't have time to learn English, but very often they are just too tired because they didn't get enough sleep. Okay, so this is very common too. Good job, Monika. I have no energy, Beata. Good job. I like this sentence. It's a very simple sentence, but very good. So for people who are learning English, have a look. Można powiedzieć, I don't have any energy. Lub w skrócie, troszeczkę inaczej i troszeczkę bardziej tak mniej formalnie można powiedzieć. I have no energy. Very good sentence, Beata. Well done. Okay, who else is here? Zofia says, the advice for teenagers, to sleep more and to play games less. That's a good advice, I think. Very wise, very wise. Good job. Thank you, Zofia. Well done. Milena, for me, it is a normal situation because I am a mother and I have rarely occasions to sleep straight 8 hours. Good. Okay, good job. Two corrections. Dwie poprawki. I am a mother. Pamiętajcie, I am a father. I am a mother, I am a teacher, a musi tam być. I rarely have occasions, tutaj troszeczkę trzeba przestawić, to sleep 8 hours straight, we say. This is good. The sentence, this sentence is not bad,
Wy się nie przejmujcie, jak was poprawiam, to się nie przejmujcie, że są błędy, ok? Błędy po pierwsze są dobre, bo się na nich uczymy, a dwa, zdanie jest zrozumiałe, tak? Ono nie jest takie, że jak ja na nie patrzę, to ja nie wiem, o co chodziło. Jak najbardziej zrozumiałe. To są takie błędy bardzo, bardzo małe, które no, na egzaminie byśmy wam tego nie zaliczyli, tak? Ale jeżeli jest to rozmowa, konwersacja, to jak najbardziej jest to zrozumiałe. Można poprawić parę rzeczy, zapamiętać sobie na przykład. Jeżeli chcę powiedzieć, że śpię bite 8 godzin. I sleep 8 hours straight. 8 hours straight. No i to a mother to jest, this is also important here. Good job, Milena, well done. Next one. Teens need more sleep because their bodies are growing quickly. For the best concentration, good mental health and development, they need to get enough sleep. Perfect, Patricia. No corrections from me here. Very nice. And of course, I think that is true. They eat more, they sleep more because they are developing. Their bodies' brains are growing too, I think. I'm not really sure. I'm not 100% sure, but definitely developing. Yeah, the bodies and the brain and everything. Okay, good job. Teenagers should sleep about 8 hours per day. But I think that that is better when they are getting up early in the morning. Their brains are more fresh, and polls say that in the morning the brain is allowed to learn much faster than in the evening. Nice. Okay, czyli tak, hours, 8 hours, tam jest S oczywiście. I teraz drugie zdanie, wszystko jest piękne, wszystko jest zrozumiałe, amazing. Co bym poprawiła w tym drugim zdaniu? But I think that it is better when they are getting up early, when they get up early, powiedziałabym, bez they are getting up early. Lepiej, they get up, when they get up early in the morning, yeah? Their brains are more fresh and polls say... Cieszę się, że użyłaś tutaj słowa poll, bo mieliśmy to w zeszłym tygodniu, więc super. Natomiast to już zależałoby od Ciebie, ale ja zmieniłabym to poll na research. Research, czyli badanie naukowe. Kiedy naukowcy badają faktycznie, jaki wpływ wstawanie rano ma na człowieka. I tutaj by było bardziej research niż poll. Bo poll to by było wtedy, kiedy oni idą na ulicę i się pytają, to jest badanie opinii publicznej, tak? Że się pytają ludzi o ich własną opinię. Chyba, że o to Ci chodziło, bo to w sumie mogłoby mieć sens, nie? Ale przeważnie w takich zdaniach dalibyśmy research. No, tak ja bym powiedziała. Ale jeżeli chcesz zostawić post, no to już zależy to od Ciebie. That the brain is allowed to learn much faster. That the brain is allowed. To jest poprawne zdanie gramatyczne, tylko czy... Teraz się zastanawiam, czy nie użyć jakiegoś innego słowa. Na przykład the brain can learn faster, right? A nie, że my pozwalamy naszemu... No, mogłoby być, nie wiem do końca. Tutaj już tam się trochę czepiam kontekstu, nie? Być może can byłoby lepsze, albo is able to, jeszcze lepsze. That the brain is able to learn much faster than in the evenings. Right? Something like that. But very nice. This is very good, Agnieszka. Well done. Okay, just have a look if there's anything else that I missed. Okay, there are few things. If I was a teenager at 7... Okay, so czekaj, Anna. It was... if I was a teenager, we had a schoolwork at 7 o'clock, one... time in the it was awful for most of us. Okay. Tutaj chcesz powiedzieć, kiedy ja byłam dzieckiem, kiedy ja byłam nastolatką, to when I was a teenager. When I was a teenager, nie if. If dajesz wtedy, kiedy mówisz, jak, jeżeli ja byłam,
Jeżeli byłabym nastolatką teraz, if I was a teenager now, I would get up later, na przykład. Czas warunkowy, right? So here, maybe if is not the best option. When I was a teenager, much better. When I was a teenager, a teenager, tak samo jak było a mother, tak tutaj będziemy mieli a teenager. We had schoolwork, bez a. We had schoolwork. Nie wiem, czy schoolwork by było najlepsze, być może lessons or classes better. At 7 o'clock, one time, once a week, once a week, right? Raz w tygodniu, once a week. It was awful for most of us. I can only imagine, I would hate that. I would hate having lessons at 7 a.m., right? Because, well, maybe now I wouldn't suffer so much. I think now I would be better, but when I was a teenager, definitely not. I love to get up early. My brain is much faster in the evening. That was even when I was a teenager. Pamiętajmy, kiedy byłam dzieckiem, kiedy byłam nastolatką, kiedy byłam, nie wiem, coś tam jak. When I was a teenager, when I was a child, and so on, and so on. That is the best option. Okay, my dear O, we are going to finish. It's almost 10:09 here in Portugal. Także zaraz kończymy, moi drodzy. Jak zawsze, proszę Was o kciuki w górę, o serducha, o uśmiechy, o pozytywne reakcje, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, to nie dajcie żadnej reakcji. Możecie do mnie napisać, że Wam się nie podoba, jesteście w ogóle... Nie będziecie już przychodzić na te lekcje, biorę to na klatę, ale tutaj przyjmuję tylko pozytywne reakcje, czyli serducha, kciuki, uśmiechy. Jeżeli Wam się podobała lekcja, dajcie mi znać w ten sposób. Oczywiście też proszę Was o podzielenie się śniadaniami ze swoimi znajomymi, zachęcenie ich do przychodzenia na śniadania, żeby też skorzystali z tego, co tutaj oferujemy, co tutaj dla Was przygotowujemy. I oczywiście dla osób, które chcą się zapisać na zajęcia w OK English, przyjmujemy, w tym tygodniu przyjmujemy bootcamperki, one mają pierwszeństwo na zajęcia. Po tym, jak już zapiszemy wszystkie bootcamperki, będziemy mieli miejsca na, dla reszty osób. Ale jeżeli chcecie zacząć już teraz, to James z Wielkiej Brytanii, który jest dostępny wieczorami, czeka na Was. Więc można się zapisać do Jamesa na wieczory i późne popołudnia, więc możecie zacząć wiosenne, Wasze wiosenne lekcje już teraz i jesteśmy dostępni na te godziny, natomiast na inne godziny będą lekcje dostępne dopiero jak ułożymy wszystkie bootcamperki, jak będą chciały z nami się dalej uczyć, to one mają pierwszeństwo i później będziemy się do Was zgłaszać, jeżeli chodzi o poranne czy wczesno-popołudniowe godziny. Dziękuję Wam za wszystkie lajki. Bardzo mi się podoba, że tak szybko mijają te śniadania. No mi też bardzo szybko mijają te śniadania. Też w ogóle je bardzo, bardzo lubię. To naprawdę jest jedno z moich ulubionych zajęć, jeżeli chodzi o uczenie i o przygotowywanie przeróżnych rzeczy. Uwielbiam nasze śniadania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Thank you very much for coming today. It was a pleasure, it was amazing. I am very, very happy that my new experiment worked. So that you could listen, watch something else and not just my face. So it was very good. Next week, 9 o'clock, as always, we are meeting here. Okay? So have a great day. Enjoy yourselves and I'll see you next week. Bye bye.